Ja i moje koleżanki bardzo często oglądamy Kartofliska TV. Teraz twoja kolej. Przy okazji ostatniej miesiączki było sporo zarzutów, że nie potrafię ogarnąć dźwięku, że jest za głośno, że mnie nie słychać, że nie potrafię tego zmiksować. Więc proszę bardzo, dzisiaj mam rozwiązanie tego problemu. Tada! Będę na bieżąco przegrywał i z miksowaniem nie będę miał problemów żadnych. Problem może być jedynie taki, że ja tego ustrojstwa to w łapie nie miałem przez 10 lat. Pewnie więc zapomniałem, jak się gra, tak jakbym kiedyś potrafił. W sierpniu byłem na 35 meczach. Były to głównie mecze w Polsce, ale były również 3 wyjazdy zagraniczne. Hi, I'm Chris Barrasay from Groundhop UK. You're watching Katowice TV. Zapraszam na krótkie podsumowanie kartofliskowego sierpnia. Hi, I'm Dave Collins, editor of Welsh Football Magazine, and you're watching Katowice TV. A zaczynamy od wątków kibicowskich, bo na trybunach w tym miesiącu działo się naprawdę wiele. Proponuję wizytę na czwartej lidze walijskiej, gdzie miała miejsce naprawdę niezła zadyma. Te zamieszki na trybunach trwały całe pierwsze 45 minut, ale w drugiej połowie to dopiero był sagon. Kibice gospodarzy wjechali na murawę. Mówi się, że na polskich stadionach powinniśmy przenieść wzorce brytyjskie. Więc to, co działo się na czwartej lidze walijskiej, postanowili na polski grunt przełożyć kibice czwartoligowego KS Łomianki. A później okazało się, że polskim mediom to się wcale nie podoba. Dam sobie siano już chyba z tym graniem, bo palce mnie troszeczkę napierdzielają, będę radził sobie bez muzyki. Było o Łomiankach, o rzekomym chamstwie w Łomiankach. To teraz zobaczcie, jak chamsko zachowywali się kibice MKS-u Małkinia wobec arbitra. Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie tego spotkania w Małkinii, bo to było naprawdę wielkie wydarzenie. Bo to grała ta słynna Małkinia. Urodziłem się w Małkinii. Tak, tak, a jej przeciwnikiem był ten właśnie słynny Zbuczyn. I co to jest, kurwa, Zbuczyn? Gdzie jest, kurwa, napisane, czy to jest droga krajowa, lokalna, czy jakaś? A teraz czas na prezentację poważnej grupy kibicowskiej. Panie i panowie, przed państwem wystąpi Admira Trampes, czyli fanatycy zespołu Admira Wacker. Za granicą, z tego co widać, najgorzej grają, a w Polsce za to nieźle tańczą. Zobaczmy taniec kibiców Feniksu Siennica. Koniec kibicowskiego kącika proponuję jeszcze zobaczyć, jaki jest niemiecki sposób na radzenie sobie z upałami w trakcie spotkań piłkarskich. Dobra, skończmy już z tymi kibicami, zobaczmy, co działo się ciekawego na boisku. Kilka najładniejszych sierpniowych bramek. Ale ja już widziałam. Ojejeje. Zapowiada się na pewną bramkę chyba. Powinno być. Prawy rukę. Nie będzie, w mur będzie uderzony. Oj, ta defensywa coś się rozlazła delikatnie. A na koniec jeszcze mój ulubiony kącik kulinarny. Na meczu, to trzecia liga była, trzeciej ligi walijskiej, w ofercie stadionowej znalazł się burger z mięsa koziego.
No cóż, no najlepszy ten kozi burger nie był, więc do kolejnej pozycji w ofercie, czyli do burgera z kangura, to już się nie zabierałem. Może następnym razem. Okej, no to by było na tyle. No, na następną miesiączkę zapraszam, mam nadzieję, za miesiąc. Oby była.